To już ćwierć wieku działa na terenie Częstochowy i okolic Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, które zajmuje się przede wszystkim kultywowaniem tradycji, krzewieniem szeroko pojętej wiedzy historycznej, ale dba także o integrację lokalnej społeczności, co podkreśla starosta powiatu częstochowskiego Krzysztof Smela. Trzeba dzisiaj też podziękować tym wszystkim, którzy się tej pracy bądź co bądź społecznej podjęli. To jest potężna praca, potężne zaangażowanie i też w takim sensie patriotycznym, czyli dokumentowanie wszystkiego dobrego, co służyło i mam nadzieję będzie służyć Polsce. No, środowisko wiejskie jakby zawsze wymagały integracji, a ta integracja taka samorzutna zawsze tam też była. Dlatego chcemy też podkreślać, że no, wieś jest bardzo istotnym elementem, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa polskiego. Nikomu nie wolno o tym zapominać, nie wolno tego robić od święta. Trzeba robić to systematycznie, codziennie, rzetelnie, przekazywać to, co ludzie na dole mają do powiedzenia. Jednym z gości jubileuszowego spotkania był prezydent miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, który podkreślał współdziałanie z Ludowym Towarzystwem Naukowo-Kulturalnym jako jedną z form współdziałania na linii miasto-powiat. Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne obchodzi dzisiaj swoje ćwierćwiecze. No i życzyłbym, żeby tych jubileuszy, które będą obchodzone przez to towarzystwo, było dużo, dużo więcej. Żeby nasza współpraca pomiędzy towarzystwem a Muzeum Częstochowskim, czy w ogóle współpraca między miastem Częstochowa a okolicznymi powiatami i gminami rozkwitała. Szczególnie, że przed nami następna perspektywa z Unii Europejskiej. Następne środki do podzielenia, które możemy wydatkować, jak najlepiej zaspokajając potrzeby naszych mieszkanek i mieszkańców. Bardzo się cieszę z nagrody, jaką było wręczenie statuetki starosty częstochowskiego, bo to pokazało, że nasza współpraca przy podziale, wykorzystaniu środków europejskich pomiędzy Częstochową, powiatem częstochowskim, ale też i powiatami, które tworzą nasz subregion, a więc myszkowskim i kłobuckim, przebiega prawidłowo. Na tyle prawidłowo, że jesteśmy liderem w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków europejskich. 25 lat działalności już za towarzystwem. Przed nim, miejmy nadzieję, kolejne dekady działania na rzecz społeczności miasta i mniejszych miejscowości. Można powiedzieć, mamy osiągnięć dużo, jak na organizację społeczną, która działa na zasadzie non-profit, bez etatów, tylko na podstawie ducha, chęci działania i te cele realizujemy. Głównym celem, przypomnę, jest organizowanie inteligencji ludowej, ale także i twórców, przedsiębiorców, przedsięwzięć z zakresu historii polskiego ruchu ludowego, także w zakresie tych duchowym, chrześcijańskim, bo obchodzimy różne ważne rocznice związane z ruchem ludowym i także uczestniczymy w ramach tych obchodów na Jasnej Górze uczestniczymy, ale przyszłość jest tak, że przed nami jest sporo młodych ludzi i już przez takie przedsięwzięcie jak dzisiaj chcemy pokazywać, co zrobiliśmy i zarazem inspirować do dalszego działania.